Szymaneczko, bo nie działa tamto kopiowanie, które ostatnio pokazywałem, tam od rady po prostu nie odchodzi. Pokażę inne, też solo. Tryb celowania swobodny, sesja publiczna. W mobilnym centrum operacyjnym potrzebujemy auto, które chcemy sobie skopiować. W salonie gier, w klubie nocnym, czy tam na przykład, nie wiem, w kasynie, w garażu, w penthouse'ie potrzebujemy jakieś auto, które będziemy tracić. Tutaj auto, które kopiujemy, wyjeżdżamy, zostawiamy je w środku w bunkrze. Jak widać, mój oryginał, puste, czyste tablice. Teraz wychodzimy na zewnątrz z bunkra i musimy się teleportować przez te niebieskie akcje z mapy pod biuro. Ewentualnie można to zrobić w mieszkaniu, tam w Eclipse Tower. To akurat nie ma tu znaczenia, czy my użyjemy tutaj biura, czy Eclipse Towera. Byle był tam telewizor i... Już niekoniecznie, kurde, 32-calowy, byle był telewizor. Żeby było w ogóle widać te niebieskie akcje na mapie, to w ukryj opcjach akcje wszystkie robimy własne i wszystkie na pokaż. Teraz mapa. Odpalam tą misję z mapy i dołączam do kogoś z innym trybem celowania. No na Xboxie trzeba pierwszy komunikat potwierdzić, drugi anulować. Na PlayStation, żeby mieć pewność, to dwa razy trzeba do typka dołączyć. Wtedy automatycznie zmienia nam się ten komunikat do trybie celowania. Wtedy też go anulujemy. No tutaj trzeba będzie być, no może nie aż takim szybkim, no ale trzeba będzie trzymać wciśnięty razem guzik pauzy i guzik X lub A. Zależy, czy to Xbox, czy PlayStation, i puścić. Trzeba będzie wejść na zestaw Start online, podświetlić zestaw kryminalisty, wcisnąć opcję X i puścić najpierw tego X lub A, potem pauzę, ale to o tym za chwilę. Najpierw siadamy tutaj sobie na tej kanapie. D-pad w prawo. Znowu D-pad w prawo, żeby oglądać telewizję. Ten telewizor włączamy, jeżeli jest wyłączony. Lewym analogiem szukamy takiego kanału, na którym widać graczy, którzy są na sesji. No właśnie, im więcej jest ludzi na sesji, tym będzie nam łatwiej zrobić tego glitcha. Jeżeli mamy to, to klikamy po prostu wróć i stajemy przed tym łóżkiem, tak żeby była opcja tego D-padu w prawo cały czas do góry w lewym rogu. Wróć tutaj, żeby wstać też te kółko lub B. Odwracam się, ale muszę mieć opcję D-padu w prawo do góry. Teraz start online, podświetlam zestaw kryminalisty, trzymam wciśnięte opcje i A i puszczam A. I puszczam opcję dosłownie pół sekundy później. Jeżeli tu mogę włączyć menu interakcji, to się udało. Jeżeli nie, no to wycofuję się i znowu start online, zestaw kryminalisty. Trzymam opcję i A lub X. Puszczam X, puszczam opcję. Mogę włączyć interakcję, pasuje, udało się. To interakcję ją zamykam, tą interakcją. Teraz klikam D-pad w prawo, przeskoczyło mi na kub. Lewym analogiem zjeżdżam na wybór nieruchomości. Wchodzę w tą stronę Maze Banku i znowu klikam D-pad w prawo. Najeżdżam na to dynasty, coś tam i D-pad w prawo. I teraz zrobił się czarny ekran, czyli będę teraz oglądał telewizję, będę miał listę tych graczy na sesji, którzy są. Teraz Xbox musi tu powoli operować lewym analogiem,
tak żeby mieć najechany na tych graczy, których nie da się oglądać, ewentualnie zostać na tym graczu, którego podglądamy. Na PlayStation mamy łatwiej, bo wystarczy z lewym analogiem sobie na niego ucelować, a dalej operować już touchpadem. I zwróćcie uwagę, tu mi będzie przeskakiwało na listę tych graczy. Muszę zawsze to obserwować. Tylko wtedy klikam X lub A, jeżeli mam go tego z tym X-em. Teraz tak, wchodzę, wejdź na stronę. Przeskoczyło mi na 112. Wracam na 325 i dopiero zatwierdzam. To samo. Wejdź. Zjeżdżam na odnów, już mi przeskoczył grać, już nie mogę. Muszę wrócić na tego, co nie mogę go podglądać. Najeżdżam odnów i potwierdzam tym X-em lub A. Teraz nazwa organizacji. Znowu mi tam przeskoczył. Zwracajcie uwagę na listę graczy. Tylko jak mamy podświetlonego tego z X-em, wtedy możemy zatwierdzać to X-em lub A. No i zmieniamy tu byle jaki kolor. Klikamy na odnów i znowu muszę gracza przełączyć. Odnów. Teraz najeżdżam na kup. I teraz zwyczajnie X-em, Y-em lub trójkątem mogę to wszystko zamknąć. Powinienem nadal siedzieć na kanapie. Wtedy teleportuję się już pod garaż, w którym mam auto na straty. No to ja mówię. Zatwierdzamy X-em i A tylko, gdy mamy poświęconego gracza, którego nie da się oglądać. Xbox musi powoli ruszać tym analogiem. PlayStation touchpadem. Chociaż ja to robiłem na Playu, a i tak mi gracze przeskakiwali. Tu będzie chwila przerwy. No teleportuję się znowu. Rozpoczynam którąś akcję z mapy. Tu się zajebałem, teleportowałem się nie pod swój salon gier akurat. Chwilę będę biegał, sam byłem zdziwiony. Mówię, gdzie jest kurwa Eclipse Tower? No ale miesza z tym. Powtórzę tam, o co chodzi. Jeszcze raz. Jak mam D-pad, opcję D-padu w prawo, już wybrany ten kanał z graczami, wchodzę start, online, poświetlam kryminalistę, trzymam guzik na PlayStation, jest to obciąż, no startu, pauzy, kurwa. I trzymam je wciśnięte razem. Pauza i X lub A. I puszczam najpierw ten X lub A i dosłownie pół sekundy później puszczam te opcje. Powinien mi zostać w tle ten kryminalista, sprawdzam, czy się udało, no to włączam interakcję. Jeżeli się włączyła interakcja, to się udało. To z tym guzikiem od interakcji ją zamykamy. Dajemy wtedy D-pad w prawo. No tu już tam, teraz to mogę se gadać. Było widać na tym, jak robiłem. Dajemy D-pad w prawo, najeżdżamy na te stronki i tam jak najedziemy 12.8, znowu te D-pad w prawo, żeby wejść już w telewizję, w ten kanał z tymi graczami. No nie są trudne kroki, tylko trzeba tam właśnie uważać, żeby nie klikać kurwa X-a czy tam A, widzimy po lewo na liście graczy, że kurde niebieski pasek czy coś tam podświecił się nam na innego gracza, na takiego, którego da się oglądać. Wtedy nas przełączy i jest dupa. No trzeba być czujnym. Zresztą ten już kurde glitch był kiedyś, to tylko co zmieniło się to przy tym łóżku. Ten zestaw kryminalisty i trzymam opcję X. Dobra, zajarzyłem tu dopiero, że to nie po swój salon gier się teleportowałem, to teleportuję się jeszcze raz. Czyli odpalam misję z mapy, dołączam do kogoś z innym celowaniem. Pierwszy potwierdzam, drugi anuluję. Teraz wchodzę, no i mówiłem to też już. Się tu kurwa dzisiaj powtarzam. Albo salon gier, albo klub nocny, albo garaż penthouse. Nie wiem, jak to tam wyjdzie w bazie, czy tam kurwa w arenie. No, ale klub nocny praktycznie wszyscy mają, mogą lecieć do klubu nocnego. Nie musi to być tak, jak w moim przypadku salon gier. Wchodzimy tu, teraz tylko udajemy się do auta, które tracimy, wsiadamy, dajemy gaz. Powinniśmy być na zewnątrz przed klubem, przed salonem, no przed garażem, w którym mamy auto na straty. Tu jeszcze pokażę, że te tablice
przeniosły mi się na to auto, które zostało w bunkrze do kopiowania. I co do kopiowania, bo niektórzy kurwa kopiują sobie proto, nie wiem po jakich chuj, jak to tylko można sprzedać oryginał, a kopię sobie zostawić. No jeny, tyle się gada na filmikach, że kopiuje się najlepiej IC z Areny, jeżeli ktoś ma ten motor, ewentualnie z tych starych, no to LG Retro czy Sultan. Tu wsiadłem, dodałem gazu, jestem na piechotę. Teraz z powrotem, teleport już pod bunkier i finalizujemy, kurde, kopiowanko. Czyli wsiadamy do auta, przenoszą nam się tablice z tego pojazdu, który traciliśmy, podjeżdżamy pod mobilkę, dipad w prawo, potwierdzamy komunikat o zamianie pojazdu w oryginał, przenosi nam się do salonu gier w miejsce tego na straty, kopia zostaje w środku. Żeby skopiować, wystarczy wyjechać i robić wszystkie kroki od początku, żeby skopiować kolejne auto. Że tu niestety no, trzeba te kroki powtarzać. Czasami może się zdarzyć, kurwa, że wszystko zrobicie jak ta lala, wchodzicie do bunkra, nie ma auta. Będziecie, kurwa, pisać, nie działa, bo auta nie mam w bunkrze. Kurwa, glitch działa. Jeżeli nie masz auta w bunkrze, to kurwa zostaw mu otwarte drzwi, czy postaw go pod samą mobilką gdzie indziej, czy tam pod rurą, jak kiedyś trzeba było zostawiać. Tu wsiadam, przenoszę się tablicę, bo kopiowanie działa. No czasami się dzieje, że może ten pojazd zniknąć. Będzie widoczny na mapie, ale go tu nie będzie widać w środku. Ja tu jeszcze wyjdę pokazać. Wezwę z powrotem ten oryginał z tymi pustymi tablicami, bo on teraz będzie w moim salonie gier. Tam wystarczy dokupić kolejne auto na straty i kopiować sobie dalej. No jeżeli kurwa auto wam znika, nie wiem, no zróbcie, no, odszukaj nową sesję, róbcie od nowa, żeby kolejną kopię zrobić. Ja tu tylko wychodzę pokazać, wezwę ten oryginał, że się przeniósł, a to była kopia. Aha, co do Frozen Money, nadal działa. Jeżeli ktoś zebrał karty i figurki, spróbujcie to zrobić właśnie, bo tam ktoś mi się pytał, czy zadziała tak samo to RP na tym. Jak się te nadajniki rozwali na sesji, ja tam nie robię już tego glitcha, nie chce mi się, no mam pełne garaże, tu jak widać nowe konto, 8 godzin gry czy 9, a 600 level i pełne garaże, tam mam deluxe, także no mi już niepotrzebne robić nawet tego glitcha, ale dajcie znać tam ewentualnie w komentarzu, czy jak się rozwali ten nadajnik, co są na sesji do rozwalenia, gdzieś rozsiane, czy też tak wpada RP.